Mamy te 90. Tak. Wchodzi noga, drążek na siebie, hop. Cyk. Raz. Wyprowadzamy. Pełna przeciwna noga od siebie, drążek, hop. Hop. Neutrum. 4 w neutrum. I wyprowadzamy. Dzień dobry. Cześć. Witam w kolejnym filmie. Będzie on dzisiaj niezwykły, dlatego że pierwszy raz na tym kanale będzie miał formę vloga. Czy Wam się spodoba, czy nie? Zobaczymy. Co się będzie dzisiaj działo i co zobaczycie w tym vlogu? Będzie szkolenie. Szkolenie nie na motolotni, a szkolenie samolotowe. UPRT Advanced. Będą akrobacje. Będzie się działo. Zapraszam do oglądania. Na początku powiem, że jeżeli jesteś nowy, nowa na tym kanale, to oczywiście kliknij klawisz subskrybuj. Wtedy nie ominiecie żaden kolejny film, który będzie się tutaj pojawiał. Będą to filmy o tematyce nie tylko motolotniowej, ale zaczynam też samolotowymi, więc ogólnopojęta tematyka lotnicza. Przechodząc do konkretów, dzisiaj będzie o szkoleniu UPRT Advanced. Jadę właśnie na lotnisko Pobiednik w Krakowie, podkrakowskie, gdzie będę odbywał trzecią już godzinę szkolenia UPRT Advanced. O tym, co się będzie działo, to powiem za chwilę, ale czym w ogóle jest to szkolenie UPRT Advanced i dlaczego je robię? UPRT można rozwinąć, te cztery litery, z angielskiego oczywiście, Upset Prevention and Recovery Training, czyli zapobieganie i wyprowadzanie, w tym przypadku samolotu, z sytuacji niebezpiecznych, nadzwyczajnych, a właściwie z położenia, w którym ten samolot może się znaleźć. Robię to szkolenie dlatego, że linie lotnicze od niedawna zaczęły wymagać, aby piloci, którzy chcą latać w transporcie lotniczym, w przewozie, żeby takie szkolenie odbyli. Wynika to z tego, że w historii było bardzo, bardzo wiele wypadków i przypadków, kiedy to taki duży samolot, pomimo tego, że nie powinien, ale jednak znalazł się w położeniu takim, z którego pilot nie bardzo potrafił go wyprowadzić i ten samolot wpadł w jakiś tam, powiedzmy, korkociąg, czy został przeciągnięty na niewielkiej wysokości nad ziemią i skończyło się to tragicznie. Samoloty są pozabezpieczane oczywiście i przed przechyleniem, i przed wejściem w przeciągnięcie, i przed zbyt dużym zadarciem czy pochyleniem nosa, natomiast czasami albo te systemy zawodzą, albo, jak to miało miejsce w wypadkach lotniczych w historii, piloci obeszli jakoś te zabezpieczenia z różnych przyczyn, znaleźli się w takim, a nie innym położeniu, samolot znalazł się w takim, a nie innym położeniu i piloci nie potrafili sobie poradzić w tej sytuacji. Skończyło się to tragicznie. Dlatego linie lotnicze wprowadziły taki wymóg, że piloci, którzy zgłaszają się, aby podjąć pracę, muszą przejść to szkolenie. Szkolenie składa się z 5 godzin teorii i 3 godzin praktyki. Szkolenie, w którym ja biorę udział, odbywa się w taki sposób, że 2 godziny latałem na Piperze Tomahawk. To jest taki jednosilnikowy samolot szkoleniowy i tam ćwiczyliśmy różne położenia, w których on się może znaleźć i to, jak w bardzo prosty i szybki sposób sobie z nimi zaradzić. A 3 godzina tego szkolenia, którą właśnie teraz dzisiaj będę realizował, odbywa się na samolocie akrobacyjnym. Ja będę latał na Zlinie 526. Jest to samolot produkcji czeskiej. Dolnopłat, za chwilę go zobaczycie. Moim instruktorem jest Norbert Kasperek. To syn legendarnego wręcz pilota akrobacyjnego polskiego, uznawanego za najlepszych i najzdolniejszych akrobatów, jakich nasz kraj kiedykolwiek nosił. Pan Janusz Kasperek niestety zginął tragicznie w wypadku w 1998 roku. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sobie pisać w internecie i poczytać trochę o nim. Natomiast był to absolutnie wybitny pilot. No ja dzisiaj szkolę się z jego synem Norbertem, który także jest pilotem akrobacyjnym i będziemy dzisiaj latać na Zlinie. Dlaczego na samolocie akrobacyjnym się odbywa ta 3 godzina? Dlatego, że dzisiaj będziemy kręcić korkociągi, więc nie będziemy zapobiegać temu, żeby ten samolot znalazł się w sytuacji
przeciągnięcia czy w sytuacji bliskiej, żeby wejść w ten korkociąg, tylko będziemy ten samolot celowo i świadomie w ten korkociąg wprowadzać, a potem uczyć się z niego wyprowadzać. Ja już na szkoleniu PPL do licencji turystycznej samolotowej na Cessnie Aerobat w Częstochowie, kiedy szkoliłem się z Januszem Darochą, kręciliśmy korkociągi, bo tamta Cessna była dopuszczona do korkociągów, tylko Cessna Aerobat są do nich dopuszczone. Jest taka godzina, takie zajęcia mieliśmy, że te korkociągi tą Cessną kręciłem i uczyłem się z nich wyprowadzać. Natomiast to, co będziemy robili dzisiaj, będzie już na samolocie typowo akrobacyjnym, przeznaczonym do tego, który kręci nie tylko korkociągi, ale różne inne, bardziej skomplikowane ewolucje. No i dzisiaj w filmie za chwilę zobaczycie, jak to szkolenie będzie wyglądało. No i jesteśmy już na lotnisku Pobiednik. Trochę wieje, ale nie jakoś tak strasznie. Pokażę Wam teraz historyczny samolot, który tutaj stoi i stacjonuje. Ten samolot to Antonow. Wiecie, że ja bardzo lubię Antonowy. To Antonow, który w 1982 roku dwóch pilotów dokonało ucieczki tym samolotem do innego ustroju, do Austrii, do Wiednia. I dlatego ten samolot nazywa się Wiedeńczyk. Fantastyczny silnik aż 62 IR. 1000 koni ma ta bestia. Coś niesamowitego. A tu drugi Antonow na stojące. Krak Sky. Z niego prawdopodobnie skaczą spadochroniarze. Jak wskazuje malowanie. Teraz już bardzo rzadko stosuje się Antonowy do wyrzucania skoczków spadochronowych ze względu na to, że one strasznie, strasznie dużo palą. Wiecie, ile może palić taki Antonow? Ja wiem i Wam powiem. Awgazu to jest paliwo lotnicze, które kosztuje w tej chwili w granicach 10 zł za litr. I taki Antonow na wznoszeniu, no a jak leci ze skoczkami, leci na 3000 metrów, czy tam 4000 metrów nad ziemią, no to jest cały czas na wznoszeniu i on potrafi spalić na godzinę ponad 200 litrów tego awgazu. Więc to sobie policzcie, to jest 2000 zł samego paliwa na godzinę, nie licząc pracy pilota, nie licząc resursu silnika, płatowca, nie licząc wszelkiego rodzaju czynności technicznych, obsług, które trzeba przy tym samolocie robić, a przecież to na każdą godzinę lotu też się rozkłada. To samo paliwo wynosi ponad 2000 zł i jeżeli on sobie leci na te 4 km powiedzmy 25 minut, to około 1000 zł to jest koszt samego paliwa, żeby wywieźć tych skoczków, no a gdzie tam cała reszta jeszcze. Dlatego no jest to bardzo drogie i latanie Antonowem po to, żeby wyrzucać skoczków, staje się już coraz mniej opłacalne, dlatego mało się to stosuje, ale jak widać jeszcze tutaj w Krakowie lata. Kaweczka przed lotem. Powiem szczerze, że trochę się stresuję. Bo to niby wszystko jest bezpieczne, to znaczy jest, a nigdy nie wiadomo, co się może stać. Dlatego będziemy latać podobno w spadochronach. A ja nigdy nie skakałem na spadochronie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie mój pierwszy raz. No ale zobaczymy. Zlin teraz lata z osobą, która jest przede mną, poprzedzającą. Gdzieś tam dalej niż z Krakowa dojechała. I ja jestem zostawiony na koniec. Za chwilę zaczynamy.
Halo, halo, słyszysz mnie? Jestem. Okej. Okay. Gotowy? Tak, tak, możemy. Ty kołujesz, rozumiem, bo tak. Jako Mike Bravo, zajęcie w pobiedniku 2-7 backtrack. Jako Mike Bravo, startujemy strefa na południe od lotniska. Gotowy? Ja, gotowy, tak. No to siup. Możesz trzymać cały czas stery, to nie jest problem, tylko... O, już. Czekaj. Dobra, i do góry 110 trzymaj, nie mniej. Nie mniej niż jak 110. Dawaj w lewo. Sierra Papa, Echo Mike Bravo, Kraków, zbliżanie, witam ponownie, słucham. To samo byśmy poprosili nad lotniskiem, najlepiej albo na południe od lotniska. Sierra Mike Bravo, na południe od lotniska, 4000 stóp, zezwalam. Prosić, jesteście zidentyfikowani. Dziękuję ślicznie, aktualnie 1500 stóp i do 4 możemy, Echo Mike Bravo. No i dobra, zaczniemy sobie od przyciągnięć. Przyciągnięcie statyczne. Masz samolot akrobacyjny, no to możesz sobie, wiesz, trochę pomachać. To musisz pamiętać o kulce, bo inaczej silnik będzie ci mruczał w różne sposoby, mówiąc, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o skoordynowanie lotu. Okej. Okay. Fajnie. To nie Cessna. No i dobra, po prostej. Przyciągnięcie statyczne. Zwróć uwagę, spójrz przed siebie, chociaż kamera ci przeszkadza. Nie, widzę wszystko. Jak zajmiemy gaz, zobacz co się stanie teraz. Jak zajmiemy gaz, to zobacz co się stanie, jak maska ucieknie, widzisz? Tak, chodzi o to, żeby troszkę dać nogi, żeby on cały czas był na tym samym miejscu, nie? Tak. Gaz zdjęty i powolutku sobie go ściągamy. Tylko zwróć uwagę, przy jakiej prędkości zaczyna drżeć. 80? Tylko 80-85, no. Tyk, oddajemy. Zapach oleju i takich tam paliwa to jest normalne. Dobra. To co, jeszcze raz spróbuj sobie. Ja mam mocą też operować? Tak, tak. To jest żółte, tak? Tak, tak, żółte to jest moc. Co tu masz, wiesz, z takiego... O. Staraj się nie używać lotek, okej? Okay? Nie używać lotek. Już to nogami. Dobra. 700 metrów wyżej. Jest okej, okay, dawaj, rób. 700 metrów to jest bardzo wysoko. Nie musisz aż tak go zadzierać. Możemy to z lotu poziomego robić. O, super. Bardzo fajnie. Dobra, jeszcze raz. Spróbuj bez zadzierania już tak nosa. Po prostu w locie poziomem. Troszkę prawej nogi, delikatnie. Jeszcze, jeszcze, ściągaj, ściągaj, śmiało na siebie. Hop, oddajemy. Dobra, i do góry. Dobra, czy już przypomniałeś sobie może, czym się różni przyciągnięcie statyczne od dynamicznego? Już nie wznosimy od poziomu? Przyciągnięcie statyczne jest na jednym G, a dynamiczne, kiedy mamy większego loada niż 1G. Dobrze, to ja resetuję przyciążenie, umiesz? Już pamiętasz, jaka jest ta prędkość przeciągnięcia dla 1G. Tak naprawdę przeciągnięcia statycznego. VS1G to jest prędkość przeciągnięcia statycznego. Już pamiętasz, jaka to była prędkość? Tutaj około 80 widziałem. Okej. Okay. To teraz robimy tak. Rozpędzamy go tak trochę, żeby miało ze 130 do 20. Sobie zwróć uwagę, przy jakiej prędkości teraz on będzie drżał, zacznie drżeć. Dobra. Możemy z gazem, możemy bez, może gaz zostać. Pamiętaj tylko, żeby do wyprowadzenia zdjąć gaz, okej? Okay? Ale ja mam to zrobić teraz, razem tak? Zrobimy, razem zrobimy. Dobra. Okay? Gdzie mamy 120, 130 i po prostu hop, gotowy? Tak. 120. Tyk, zajmujemy gaz. Upset w dół. Była w poziom. Standardowo. Nic nowego.
Mamy 140. No i spróbuj teraz ty. To samo, tak? Tak. Za wcześnie gaz. A teraz spróbuj zrobić tak, no, że go ściągniesz i będziesz trzymał ściągnięty drążek. Nie bój się tego. Dobra. Nie zdjąłeś gazu. Jeszcze raz, tylko wysek zrób. Tak. Zrób sobie tak i teraz ściągnij drążek. Bardzo dziękujemy. Trzymaj, zaraz. Cyk, to spadnie. Hop, oddajemy. Służba kontroli zakończona, można opuścić przestrzeń i częstotliwość. Dziękuję bardzo. Dzięki. Gazu, żeby nie wypowiedzieć go. I dobra, do góry idziemy. Dobra, jeszcze raz zrobimy sobie przeciągnięcie dynamiczne. No i śmiało. No i dobra, do lotniska, w kierunku lotniska, do 900 metrów, jedziemy znowu. Dobra, pamiętasz korkociągi, jak się robiło? Pamiętam. Jak byś to zrobił w takim razie, opowiedz mi. Jakbym wprowadził samolot w korkociąg, już opowiadam. Zdjąłbym gaz, statycznie podniósł maskę do góry, tuż przed przeciągnięciem wolnąłbym nogę, zależy w którą stronę chcę, jeżeli chcę w lewą to lewą, jeżeli chcę w prawo to w prawą. Jakbym chciał jeszcze pogorszyć sytuację, to mogę dać przeciwną lotkę, ale na początku proponowałbym bez lotek. On wejdzie w korek, można czekać jedną, dwie zwitki, lotki w neutrum, przeciwna noga do obrotu. Wyrównanie. Dobrze, lotki są cały czas na dobrze, zrobimy razem korek, ja będę ci cały czas mówił, zrobimy co robię, robimy w lewo. Wprowadzenie jest tak, jak ci mówiłem, tak jak mówiłeś. Dajemy lekko nogę, a tak naprawdę nogę i ster wysokości jednocześnie trzymamy ściągnięty cały czas. Do wyprowadzenia, w myśl zasady czym się strujesz, tym się je, lecz. Pełna przeciwna noga i oddany drążek pełny. Jeżeli ustała autorotacja, wszystkie stery w neutrum. Dobra. Okej? Okay? Dobra. Gotowy? Tak. Mamy te 90. Tak. Wchodzi noga, drążek na siebie, hop. Cyk. Raz. Wyprowadzamy. Pełna przeciwna noga, od siebie drążek, hop. Hop. Neutrum. Cztery w neutrum. I wyprowadzamy. Na gaziku. Cyk. I do góry. I odzyskujemy wysokość. Jak tam? Spoko. Ja mówię, podoba mi się bardzo. Dwie zwitki robimy, tak? A, to nie ma znaczenia ile robimy, po prostu chodzi o to, żeby się nauczyć wyprowadzać. Dobra, i ten ster, chodzi mi o ster wysokości, bo lotki wiadomo, że w neutrum. Ster wysokości oddany... Kulka środek. Oddany ma być tak jak teraz był, w sensie no... Do oporu. Do oporu na dół, tak? Tak. Do oporu od siebie. Dobra. Bez względu na to, że nie ma złotej ilości oddanego drążka. Trzeba oddać najlepiej najwięcej, a jak będzie za dużo, to lepiej jak cię wysadzi z kabiny, niż jak przypierdolisz ziemię, bo nie wyprowadziłeś, bo było za mało. Okej. Okay. Dobra, dawaj w prawo. To mogę ci jako zagwozdkę dać. Jak myślisz, czy więcej wysokości stracimy na jednej zwitce, czy pół zwitki? Na pół. Bo? Bo on będzie jeszcze nie za bardzo ustabilizowany i stracimy więcej wysokości na wyprowadzenie niż na to, aż on się ustabilizuje bardziej po jednej zwitce i wtedy wyprowadzimy. Zgodzę się z tobą, ale nie wiem czy chcesz, żebym ci to pokazał. Jestem zainteresowany. Dobrze. To mamy, niech będzie 950 metrów. Ile u ciebie jest? 970. Dobrze, no to robimy jedną zwitkę, okej? Okay? Dobra. Ja wyprowadzam? Ja wyprowadzam. Dobra. Okej. Okay. 970, ile straciliśmy? Mamy 850 powiedzmy. Czyli straciliśmy 130 metrów, nie wiem. 130 metrów, tak. Dobrze. Jest. To z powrotem do 900.
jaka jest wysokość tam jest? Ile masz? 900? No, 950, no. Dobra, to, tak jeszcze, to jeszcze raz, moje stery. Okej, okay. Control. Kasujemy gaz, robimy pół zwitki, okej? Okay? Dobra. Tak jak mówiliśmy, pół zwitki, jest akurat 970. No. Teraz mamy? 750. To już rozumiesz, o co chodzi? O, rzeczywiście. Że po prostu zatrzymaliśmy się na plecach. Tak. O. Dobra, mamy dobrą wysokość. Proponuję, żebyś zrobił jeszcze raz. Korek w lewo, korek w prawo. Także możesz w prawo zrobić korkociąg na komendę moją, wyprowadzenie, okej? Okay? Dobra, zdejmuję gaz. Hop, neutrum, neutrum, neutrum. I do góry. Wow. Zdarza się i tak. Tylko się zatrzyma, cofamy drążek od siebie. Cofamy go do pozycji neutralnej. Dopięty, no moje stery, jak też masz odwodzenie chwilę, dopiąć się. Nie, ja jestem dopięty regulacyjnie, w ogóle dobrze. Mnie nie ruszyło. Dobrze, okej, okay. To twoje w takim razie. Wszystko było okej, okay. To przez to, że za długo żeś trzymał nogę wciśniętą, miałeś prawą nogę wciśniętą cały czas i nadal jest wciśnięta teraz. No. No. To i oddany drążek za długo, to przez to przeszliśmy na nurkowo na plecy. Okay. Dalej w kierunku lotniska. Dobra. Babią górę widzisz? Mniej więcej. Jakbym wiedział, która to bym powiedział, czy widzę. Nie wiem. Taka duża, tam. Tam są, no. Ta jedna babia góra. Babia góra jest tam. Jeszcze w lewo. No i już, to jest babia góra przed nami. Dobra. To co, robimy? Teraz w prawo, korkociąg w prawo, na komendy wyprowadzamy. Dobra. Do góry, nie poprawiaj już do góry, chodzi o zachowanie wysokości. I do góry. Staraj się jak najmniej stracić tej wysokości. Dobra, jeszcze raz. Lewo, w prawo. W którą stronę chcesz, na komendę wyprowadzenia po prostu. Dobra. Super. I do góry. Teraz było lepiej, nie? Teraz było dobrze. Jeszcze raz. Ja wypuściłem podwozie. Okay. Jeszcze raz, robimy, śmiało. Już bez gazu. Ale teraz już, tak? Tak, tak. W drugą też stronę. Proszę, Komek, brawo, zakończyliśmy. Jot! I zniżamy do wysokości powiednika. Zniżanie według uznania, opuśćcie przestrzeń kontrolowaną poniżej 2300 stóp, ciśnienie 1019, zezwalam zmniejszać możliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zgłosimy się za jakieś 20 minut. Dobra. Jeszcze raz na komendę. Ale teraz 600 metrów? Tak. Stand by. Jut! Noga. Dobrze. Widzisz ten samolocik tu? Po lewej stronie, po lewej stronie. Tutaj. Teraz zobaczysz. Tutaj. A, tak, 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 tak. Podwozie wyszło. Najważniejsze.
No i tak na mocy sobie z nich obniżamy. Tether masz lekko z lewej strony, także troszkę prawej nogi i lewej lotki i tak trzymamy do końca. Stawia się płycie. No, żeby płasko, bo to wtedy na mocy sobie podejdziemy. I powoli redukujemy moc. Brawo, ty pełne lądowanie wykonujesz? Pełne. Zdejmij moc. Ej, delikatnie na siebie, ściągaj, powolutku, ściągaj, nie bój się. Ok. A my szybko zwolnimy. Jest tak, że najlepiej, jeżeli on usiądzie na trzy punkty, czy najpierw celnie, potem przód. Zależy, jak masz nabitą łapę. No i po pierwszym razie będzie jeszcze drugi raz. Powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, bo było fajnie. Leci sobie teraz kolega, po koledze leci drugi kolega i potem znowuż ja. I będziemy teraz latać na plecach i robić różne inne fajne rzeczy. Jest taka historia, którą mogę wam opowiedzieć. Jako może 11 lat miałem. Była taka sytuacja, że byłem z rodzicami na wakacjach w Kołobrzegu i pod Kołobrzegiem jest takie lotnisko Bagicz. Tam odbywały się loty akrobacyjne właśnie z linem i mama tak bardzo się o mnie bała, że ja oczywiście chciałem z tego lotu skorzystać jako dziecko, ale mama się tak strasznie bała, że powiedziała, że nie i absolutnie mi nie pozwoli. No to teraz po wielu, wielu latach mogę sobie sam pokręcić korkociągi tym samolotem i to jest takie fajne przeżycie. Więc czekam z niecierpliwością na to, aż Norbert znowuż wyląduje. Poleci jeszcze jeden chłopak, później ja. Teraz czas może, żeby się posilić czekoladką, kawką czy czymś tam i za chwilę znowu wsiadamy do samolotu i będziemy lecieć. Obietnik Radio, Echo Mike, brawo, kołowanie spod hangaru do pasa w użyciu. Halo, halo. Słyszę. Echo Mike, brawo, zajmujemy Bektek 2.7. Gotowy? Tak, gotowy. Zobaczymy, jak ten wyjdzie, jak będzie bardzo dobrze, że tak powiem, będziesz kumaty, to możemy zrobić tak, że wystartujemy, zrobimy to w programie, a potem zrobimy kilka rzeczy takich z akrobacji, powiedzmy. Gotowy? Dobra, gotowy, tak. Jak było tu, wiesz, latanie po prostu nie ma sensu. Brachowam podwozie. 110 trzymamy. Dobra, trzymaj sobie go, wszystko wiesz. Dobra, daj w prawo, już nie wznośmy. Zrób na dowolnym kierunku. Przeciągnięcie statyczne, przeciągnięcie dynamiczne, korkociąg w ramach przypomnienia. Dobra, teraz dynamicznie. Dobra. Bez lotki. Niepotrzebnie, żeś tak oddawał, w ogóle. To było to pół korka, tak? Pół zwitki. Fox Top Information, rescue helicopter is now crossing central line at approximately 5. Chciałeś zrobić pół zwitki? Chciałem zrobić całą. To żeby zrobić całą zwitkę, to musisz wyprowadzać. Ustaw się... Greyout mi się zaczął robić. A, greyout się zaczął. O, super. To zrobimy tak, jak zobaczysz słońce, to zaczniesz wyprowadzać, to wtedy na te stawy. Jak zobaczysz słońce,
zaczniesz wyprowadzać, to wtedy wyprowadzisz na te stawy. Spróbuj. Ty wprowadzasz czy ja? Ty wprowadzasz. Dobra. Ty w lewo. Jak zobaczysz słońce, to już wyprowadzaj. Już. Widzisz? Jesteśmy na stawach. Gaz do góry. Dobra. To mam opanowane. Teraz tak. Ja robię upset, ok? Dobra. Ja ci wprowadzam upset. A ja wyprowadzam. A ty wyprowadzasz. I teraz tak. Tutaj trochę rozszerzymy, że tak powiem, naszą wiedzę o upset. Co zrobić w momencie, kiedy jesteś na plecach. Okej. Już ci mówię, co zrobić. Dobra. Są dwa rodzaje upsetu na plecach. Jeden upset jest taki, że masz energię, masz dużo energii i jesteś na plecach. Na przykład to będzie wyglądało tak. Drugi Foxtrot Roger, helikopter is 11 o'clock, 4 miles, landing short T, contact tower 1, 2, 3, 2, 5. Masz prędkość, to możesz obrócić lotką, tak? Masz prędkość, obracasz lotką, proste, pół beczki. Tak. A co w momencie, kiedy masz upset o tak? Co? Nie wiem. Opuszczasz skrzydło, skrzydło spada i wprowadzasz do upsetu nose down. Dobra, czyli lotką go przekrzywiam, po prostu lotką, tylko tyle. Tak. Dobra. No dobra, to moje stery ja wprowadzam, a ty wyprowadzasz. Gotowy? Tak. To zamykaj oczy, stery moje. Zamykam oczy. A, dobra, jest. Wszystko okej. Już! Twoje. Dobra, a teraz ja zrobię to samo, ale chcę, żebyś zastosował tą technikę bez przeciążenia ujemnego, okej? Okay? Okej. Okay. Rozpędzamy. Już! Idealnie, daj mu spaść, jeszcze mu nie dawaj gazu. Dobra. Moje! Słuchamy. Informacyjnie na północ, zachód od waszej pozycji 2,5 mili, inny ruch, wysokość niezweryfikowana 1500 stóp. Jasne, to samo od pokręgu, już się przenosimy na wschód. Moje. Moje. No już myślałem, że zrobisz złostwo. Moje. O, tak naprawdę niczego nie trzeba było robić. On sam by sobie spadł. Moje! Moje! To zrobimy sobie tak. Czy masz jakieś zamówienia specjalne odnośnie figur, które chciałbyś robić? Chciałbym zobaczyć, jak się robi runwers. Zawsze mnie to interesowało. To teraz tak. Rozpędzimy samolot do 200 na godzinę. Tak. Zaczniemy ciągnąć drążek do pionu. Zaczniesz patrzeć na prawe skrzydło. Dobra. Jak dojdzie do 80, ustawisz pion na skrzydło. Jak dojdzie do 80 na godzinę, to kopniesz mocno, dynamicznie, że tak powiem, nogą prawą. Dobra. Nie zdejmując gazu. Cały czas gaz musi być dużo, bo inaczej się nie przewali. No i tyle. No i potem jak ją przewalisz, to już ustawisz go do pionu. To już zajmuje gaz wtedy normalnie. Jest, gaz jest cały czas tak jak jest. Na nurkowaniu jest gaz. Tak, 2500, cały czas. 3000 mam, dobra. Runwers, no to zróbmy tak, zrobimy sobie korkociąg, pętlę i runwers, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, tu nic nie ma nad lotniskiem. Tu nic nie ma. 3,5 prawie, że tak. To co? Twój samolot, ja będę ci mówił cały czas. Głosimy, że to robimy na razie, lotniskiem? Na razie robimy korkociąg. Ale zgłosimy, że to robimy nad lotniskiem, ale, żeby tam się nie wpierdolić. Ale mnie ty ma. Aha, dobra, okej. Także spoko. Robimy, dawaj. Już nie wznosimy. Korek, tak? Tak.
jedna zwitka, także ja ci powiem, kiedy wyprowadzić, okej? Okay? Na siebie robię. Dobra, przecięcony, nic się nie bój. Wzdłuż drogi. Gaz, pełen gaz, prawie że. Rozpędzamy. Poziom. Gotowy? Tak, pętla. Na razie ciągniemy, tak. Głowa do góry, szuka horyzontu, tu delikatnie ciągniemy. Nóżką lewo poprawiamy. Delikatnie rysujemy pętlę. Ściągamy mocno. Poziom. Jak tam? Jest okej. Okay. Dobrze, troszkę tutaj, żeby było równy lot. Runverse, okej? Okay? Tak? No to śmiało, cyk. Na skrzydełko, jest pion. Trzymamy. 80 i mocno w prawo, hop, bardzo dobrze. Tu sterujemy, cały czas tu sterujemy, cyk. Pion w dół, hop. Ściągamy, pętla. Albo runverse, jeszcze raz runverse, okej? Okay? Tak, poziom. Jeszcze raz runverse, dawaj. Hop. Dobrze, tutaj sterujemy, cały czas sterujemy. Nie o to chodzi, tak bawić, żeby go wysterował. Tyk, rozpędzamy, podjeżdżamy. Jeszcze raz pętla. Ja już się nie wpięt... Do góry, mocno. Na początku, mocno, u góry delikatnie, tu popuszczaj. Lewej nogi trochę, żeby kierunek utrzymać. Nie szybciej lecisz, mocniej ściągasz. I ściągamy mocno. Do poziomu. Poziom, hop. Jak tam? Daj. Dobrze, kąt 45 do góry. Ja wypuszczam pod wodzie i teraz ostatni aspekt. Czy jeszcze coś byś chciałbyś zrobić? Nie, jest okej. Okay. Ostatni aspekt. Spirala, spierdolenia za przeproszeniem. Pytanie o ruch pokręgu po wytniku, jako Mike Bravo. Jako Mike Bravo nic nie usłyszałem do trzeciego lewego do 2.7. Spirala. To będzie spirala z przeciążeniem. Chodzi o to, żebyś zapoznał się, co się stanie, jeżeli będziesz w takiej pozycji, zacznij ściągać drążek. Teraz spiąć brzuch. Bo napi***a, że tak powiem, przeciążenie, no nie? Aha! To jest dopiero 4G. O. Hop. Hop. W takiej sytuacji, jak masz taką sytuację właśnie, takie to trzeba oddać i dopiero obrócić. Jak dobra. Nie oddasz, to nie obrócisz. Spróbuj tu, spróbuj sam. Dawaj go w spirale. Mocno. Już, wyprowadzamy. Oddaj, hop, super. Dobra. Eko Mike Bravo do trzeciego prawego, do 2.7 w powietniku. Tell me why you have to be so fine. Go Swiss when I'm dreaming about you every night. Oh yes, baby, I just need you in my life. Jako Mike Bravo na prosto 2.7 po wyniku. I'm having trouble controlling myself. Give me the cure, I got the love. Trzymaj kąt, dobry kąt jest. Bez gazu, zdejmij gaz. On tylko mnie przeszkadza. Nie oddawaj. Super. Twoje lądowanie. Absolutnie całe twoje. No ale się odbiliśmy. No to wynik radio, dobra, zbiera pan Eko no Golfrobio. Kołuje do pasa 2.7. To zabronione jest? Nie no, nie wiem. Pierwszy raz lądowałem tak całkowicie sam na tematy mi. Super. Lądowanie było dobre. No i jestem już po szkoleniu, po tej trzeciej godzinie, która była wylatana w dwóch transzach, w dwóch lotach po 30 minut, jak mieliście okazję zobaczyć. Kręciłem korkociągi, robiłem pętle. Pierwszy raz w życiu zrobiłem też figurę, która nazywa się runverse. Zawsze mnie interesowało, jak wygląda technika jej wykonania, w którym momencie trzeba wychylić ten stan kierunku, żeby ten samolot nie spadł na ogon, tylko zrobił ten taki ładny cyrkiel. Nie jest to jakoś mega trudne, ale bardzo ciekawe i cieszę się, że dzisiaj miałem okazję z Norbertem przećwiczyć to wszystko. Całe szkolenie UPRT Advanced było przyjemnym przeżyciem, fajnym i przede wszystkim miało przygotować mnie do tego, żebym kiedyś w przyszłości, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że samolot, którym będę leciał, znajdzie się w jakimś położeniu,
które będzie dla niego nienormalnym, nienaturalnym czy niebezpiecznym, to żebym potrafił sobie w takiej sytuacji poradzić i ten samolot wyprowadzić z tej pozycji do takiej, która będzie już bezpieczną i normalną. Jeżeli podobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę dla zasięgu. Jeżeli jesteś nowy na kanale, kliknij także klawisz subskrybuj, zaznacz dzwoneczek, wtedy nie ominiecie żaden film, który będzie się tutaj pojawiał w przyszłości, a będą to filmy już od dzisiaj nie tylko motolotniowe, ale także samolotowe, ogólnie związane z lotnictwem. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, czy to dotyczące szkolenia UPRT Advanced, czy to dotyczące jakiegokolwiek innego elementu szkolenia lotniczego, to sekcja komentarzy należy do Was. Oczywiście zadawajcie te pytania. Ja postaram się na każde z nich odpowiedzieć, a być może niektóre będą motywacją do nakręcenia kolejnych filmów o tematyce, która Was interesuje. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i pamiętaj, że Ty też możesz spełnić swoje marzenia o lataniu. Trzeba tylko chcieć. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!